Następne, czwarte pytanie. Jakie są Pana wady, jakie są Pana słabe strony? No to pytanie do dzisiaj też pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych. E, I teraz, co jest ważne? Znaczy, odpowiadanie na pytanie, jakie ma Pan wady albo słabe strony pod tytułem, uuu, proszę Pani, ja mam taką jedną wadę, ona jest straszna i, i strasznie mi przeszkadza, wie Pani, bo ja, ja jestem pracoholikiem. Ja jak zacznę pracę w jakiejś firmie, to ja po prostu nie mogę przestać. Nie. Nie. Albo kiedyś usłyszałem na rozmowie kwalifikacyjnej od kandydata taką odpowiedź, wie pan co, zawsze przyjeżdżam dużo wcześniej do pracy. Nie. No, no, no nie. No po prostu nie. Błagam cię, nie. Ludzie nigdy idealni nie byli. Nie są i najprawdopodobniej nie będą, no, chyba, że jakieś, nie wiem, czipy w głowę i ktoś będzie nami, nami sterował. No, to wtedy dla kogoś pewnie będziemy idealni. W związku z tym, że nie jesteśmy idealni, daleko nam do takiego ideału, to mamy wady. I to jest normalne, że te wady mamy, wręcz powiem, powinniśmy je mieć jako ludzie, bo to jest jeden z tych elementów, który czyni nas człowiekiem. Ale, bo zawsze musi być jakieś ale, a przynajmniej niektórzy tak twierdzą, nad wadami warto pracować. Mając ich świadomość, warto podejmować działania, które zmierzają w tym kierunku, żeby je w jakiś sposób zmniejszać albo przynajmniej żeby zmniejszać takie wiesz utrapienie, które wiąże się z tymi wadami. Dlatego w mojej ocenie najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wad jest pokazanie z jednej strony wady, którą posiadasz, a z drugiej strony pokazanie tego, co robisz, żeby nad nią pracować. Czyli na przykład Wie pani co? Moją wadą jest to, że czasami w przypadku niektórych, niektórych zadań mam słomiany zapał. To znaczy podpalam się, wydaje mi się, że mogę góry przenieść, a potem się okazuje, że kończę te zadania i one są niedokończone, odkładam je gdzieś. I pracując nad tą wadą, przyjąłem zupełnie inny sposób oceny potencjału danego zadania, bo kiedyś reagowałem tak na hip-hip-hura. A dzisiaj daję sobie dwa dni na to, żeby ocenić potencjał danego, danego pomysłu, zebrać informacje na jego temat i dopiero potem podjąć decyzję, czy faktycznie jest to rzecz, którą jestem w stanie wprowadzić. No i tutaj mogę się pochwalić, że tak jak kiedyś realizowałem, nie wiem, jeden, dwa pomysły na 10, tak dzisiaj realizuję ich 5-6 na 10. Na